166 modów, czyli Dreamcraft. Dokładnie tak, mamy 166 modyfikacji już i mamy tu naprawdę no, coraz większą ilość modyfikacji i okien, ale tak czy siak zrobiłem sobie, jak tu też widzicie, stojak na wszystkie moje, moją całą zbroję, no poza Cloudlutsami, bo bez nich nie umiem chodzić. Wszystkie rzeczy z Netheru, no dobra, nie wszystkie, ale mamy tu. Przygotowałem już sobie jedną rzecz pod jetpack, który będzie, ale to będzie w innym filmie. Tu mamy cały czas te okna itp. No tak to wygląda. I ostatnio sobie tak pomyślałem, że w sumie tu można jakiś statek walnąć też. O, jakiś dziwny koń. Okej, tak czy siak. Słuchajcie widzowie, zająłem się kilkoma rzeczami poza nagrywaniem, które widzicie, mamy już 6,5 godzin i wykończyłem tu pięknie wszystko. Zrobiłem takie miejsce na sypialnię. Mamy jedno łóżko, nie udekorowałem tu jeszcze nic, ale spędziłem dużo czasu na kopaniu miejsca na magazyn, który tak się prezentuje, moi drodzy widzowie. No naprawdę wow, tu mamy wszystkie rzeczy z Netheru, no wiadomo, bloki, jeśli o to chodzi. Sadzonki, liście, sadzonki same mamy tutaj, no i grzyby też. Wszystko co można posadzić i bambusy mamy tu. Oraz trzcinę jedzonko mamy tutaj, a tu mamy kwiatki, liście itp. Tutaj natomiast mamy ziemię i trawę. Tu wszystko co jest z drewna. Tutaj sam kamień i wyroby itp. A tu wszystkie moje surowce i obsydian. No więc tak to, moi drodzy widzowie, wygląda. Mnie to się podoba, powiem tyle. Niestety tylko 10 diamentów mamy, ale słuchajcie, jest coś takiego, co dodałem, czym jest Extreme Cobblestone Generator. Generator kobla Infinity, no wiecie o co chodzi. Do tego potrzeba sporo żelaza, lecz my takiego nie posiadamy, to jest problem i to będzie trzeba naprawić. Chociaż mamy kobla, więc no teoretycznie musimy tego robić, ale no tak czy siak, żeby zrobić jetpack jest naprawdę mega ciężkie. No drewno mamy, to już zrobiłem. Żeby zrobić to, no to okej, to też możemy bardzo łatwo wytworzyć. Ale żeby zrobić już dwa takie te, no to naprawdę jest ciężko, bo musimy zrobić te basic coily, które się robi bardzo ciężko. Potem jeszcze musimy zrobić Wood Energy Cell, który też się robi z tych, więc potrzeba od cholery żelaza, naprawdę. Ale ja tego żelaza tyle nie posiadam, więc to jest błąd. Idźmy spać. Idźmy spać. I myślę, że... Oho, no fajnie. Myślę, że... Siemano. Zawsze sobie ubijam tutaj pigliny. Kurde, brakuje pigmentów. To były czasy Minecrafta. Chowałem się na pigmenach, nie na tym. No cóż, dobra, weźmy sobie to jedzonko. Trochę to kopałem, jak już też mówię. Odkryłem też, że tam, tu, na dole mamy no jaskinie, jak sami widzicie, co nie jest zbyt fajne. Ponieważ w tę stronę sobie pójdzie jeden tunel, do czego nie mam pojęcia, prawdopodobnie farma zwierząt, a do tej strony pójdzie, w stronę góry pójdzie sobie farma po prostu jedzenia, którą bym się bardzo chciał zająć, ale zajmie ona niesamowicie mnóstwo czasu wykopać coś takiego. To będzie, Jezu Chryste, ile ja to będę kopać, chyba że znajdę jakiś, nie wiem, sposób na szybsze kopanie, cokolwiek, to by było niesamowite. Chwila, kilof, no nie mamy jakichś takich super infinity. Jak się pisze pickaxe? Chwila, jak jest kilof po angielsku? Ja nie umiem tego napisać, pickaxe. Kilof. O, mamy jakieś takie. Gigant. No, tak czy siak. Co będziemy robić dzisiaj? Jest to bardzo dobre pytanie.
Teoretycznie jest jedna rzecz, którą bym mógł zrobić. Pytanie, czy ja chcę ją już robić? To jest bardzo dobre pytanie, no bo okej, tu sobie zrobimy jakąś farmę zwierząt. Tu w tej stronie góry będzie taka siu farma jedzenia. Tam coś walniemy, tu pewnie jakiś statek będzie. Tam chyba nic. No i no. Przydałoby się też za jakiś tam czas pójść do Endu, pokonać smoka, bo no nie ukrywajmy. Ten dom jest głównie budowany pod latanie elytrom, więc no tak, poza tym mamy też chyba gdzieś slot na elytrę, a jeśli nie, to to mamy przecież ten, możemy sobie elyt... O! Slot to jest... A, slot plecy. No to mamy jednak slot, miejsce na elytrę, ale możemy też sobie zrobić różne elytry, naprawdę, uwierzcie mi. Kolorowe elytry, można farbować, można dodawać wzory, naprawdę. Wow. Tak czy siak. Chwila, bo musimy sobie porównać parę rzeczy. Obsydianowa i diamentowa i emeraldowa zbroja. Która jest najlepsza jak na razie dla nas? To trzeba sobie w cholerkę porównać. Diamentowa. 8 szarej zbroi, dwie diamentowe. Ta ma dwie diamentowe, 6 srebrnej, ale mamy jeszcze plus 10 czegoś tam. Nie wiem. A na odrzut, okej. Obsydianowa teraz z kolei ma 100% na odrzut. 7 srebrnej i 5 diamentowej, więc teoretycznie obsydianowa jest najlepsza. No więc przydałoby się skraftować, chociaż wiadomo, no całej od razu nie zrobimy. A, jest ona ciężka. No to to był chyba mój błąd. Ale to ma jak najbardziej sens, że będzie mi ciężko w tej obsydianowej. No to robi sens. No ale no cóż, no już tego nie cofnę, zrobiliśmy se to, no i trudno. Na razie mamy tą emeraldową. Jest spoko. I tyle. 7 minut na samym gadaniu. No nie jest to za świetny wynik. Możemy zrobić w sumie atlas. Bo czemu by nie? Książka, jedna książka jest. Właśnie, mapę sobie też zrobimy tego miejsca całego naszego tutaj. Więc fajnie by to było zrobić. Tak całe jezioro, no nie? To by było naprawdę niesamowite, żeby te całe jezioro z naszym domem itp. mieć na jednej mapie. Chyba tu jest środek. Pium. No i oczywiście pech. Będziemy mieć to na parę map. Szkoda. No cóż. Szkoda. Ale to kwestia czanków, tak myślę. Jak to się robiło? F3H? Nie. F3G? G. No, widzicie. To są chyba czanki. No, nie wiem, nie znam się na tych rzeczach. No. No. Ale możemy sobie atlas walnąć do tej mapki, którą już mamy tu. Tej. O. No i będzie tam teoretycznie łatwiej ją znaleźć, powiedzmy. Więc walnijmy sobie ten atlas. Siup. O. Okej. No i... Teoretycznie... Okej. Czyli byśmy musieli iść jakoś w tę stronę. No na pewno będzie łatwiej z tym atlasem, to jestem pewien. Ale to jeszcze nie na ten moment. Tak mi się wydaje. Zdobyłem też statyw alchemiczny. Właśnie. Miejsce na biblioteczki. Co to za mapa? A, to jest ta mapa. Miejsce na biblioteczki. Zróbmy to, bo to jest bardzo fajna rzecz. Można też je stakować, jak widzicie, ale to tego nie będziemy robić.
Zróbmy sobie Enchanting Table w tym odcinku. No taka podstawowa rzecz. Nie ma za bardzo pomysłu na ten odcinek, ale no jednak przyda się, no nie? Więc to miało być tu ten enchanting. Tylko właśnie jeszcze mi się tak nie wiem, czy tu go robić, czy gdzieś tam. Chyba tu walnę go. Dobra. To sobie tu wszystko to wrzucimy. Cyk, cyk. Kowadła weźmy se stąd. I tu będzie to. Tylko teraz jak to zrobić? Bo to by musiało być zamiast tych ścian. Co mi się za bardzo nie podoba. To jest panel normalny? Nie. Wall. No nie wiem, nie wiem. Chyba bym musiał po prostu to poustawiać. I na razie nas stać jedynie na coś takiego. Czy to wygląda ładnie? No... Nie wiem. Ale jest. I będzie użyteczne. Mamy jakiś tam poziom, więc coś możemy sobie zaklnąć. Mieczyk już mamy zaklęty. No co prawda nie jakoś wybitnie, ale jest. Więc weźmy to sobie i coś pozaklinajmy. Kill off jeden zarąbisty mamy. No przydałoby się inne rzeczy pozaklinać, no nie? Przykład, nie wiem, cloudbootsy, czy da się jakoś cloudbootsy zaknąć? No niby da. Zróbmy to, dobra. Hełm. Chrona przed wybuchem. Cyk. Chrona przed wybuchem. Cyk. Chrona przed wybuchem. No i już tu mamy coś tu zaklęte, no nie? Pierścień też sobie zaklniemy. Gdzie jest ten pierścień? Cyk. O ile się da, oczywiście. No nie da się, a rękawice da się. No i fajnie, no i już będziemy zenchantowani. Ale się jakoś nie mienimy. Więc nie wiem. Zajmijmy sobie to zbroję. No ale na pewno jest dużo lepsza. Właśnie, mamy enchanty, możemy tak o sobie nałożyć. Chwila, chwila, chwila. Książki, książki, książki. Wiem, że tam były, ale patrzę, czy w innych skrzyniach też nie mam. No dobra. Tu mamy wszystkie księgi, więc weźmy je sobie z moja stanu głów. To będzie OP wciul na miecz. Mrożny piechur. To by było fajne na budki w sumie. W sumie, a chociaż nie. Ciernie na pewno. Uderzenie nie. Nie, o, no, ciekawe. Przed pociskami. Szerokie ostrze. Przed wybuchem 2, grabież, kurde, lojalność. Jedwabny dotyk zostawiamy oczywiście jeszcze na razie. Łagodny upadek, to będzie coś OP. Dobra, kowadła, wszystkie odłożyłem. Dobra, więc miecz i na miecz bym chciał z moja stanu głów. Oj, to nie za dobrze. A przed pociskami to bym dał chyba tu. No to se pozaklinaliśmy, że to tak powiem. No dobra, no słaby odcinek. Nie zrobiliśmy nic. Ja sobie z tego bardzo zdaję sprawę, ale po kolejny odcinek będzie na pewno dużo ciekawszy. Nie wiem, aż mi wstyd za ten film, ale no... Nie wiem. Przynajmniej jest Enchanting Table, który się przyda.